Kochani, mam na imię Izabela Jaruszewska i jestem 5 lat w kościele. Od 9 lat prowadzę firmę i chcę Wam dzisiaj powiedzieć mój rozwój w finansach, odkąd jestem w Kościele Mocy. Świadectwo, po prostu świadectwo błogosławieństwa finansowego. Jak przyszłam do Kościoła Mocy, to nawet nie pobierałam pensji ze swojej własnej firmy. Dlatego, że każdy z Was, kto prowadzi biznes albo ma działalność gospodarczą, wie, że najpierw trzeba zapłacić urzędy skarbowe, ZUS-y i pensje pracownikom. Jeżeli potem zostaje, to właściciel wypłaca sobie pensję, sobie wynagrodzenie. Więc były takie miesiące, kiedy ani ja, ani dwie osoby, które razem ze mną tą firmę prowadziły, nie wypłacały sobie w ogóle wynagrodzenia. Wypłacaliśmy sobie jakieś śmieszne pieniądze, żeby przeżyć. Biznes nie był łatwy, bo jest to wynajem samochodów, więc tak naprawdę trzeba było zgrać wiele rzeczy i są to kwoty dość spore, którymi się obraca. Więc moje rachunki co miesiąc w firmie nie wyglądają na 10 000 złotych za biuro, ale około 250 000 miesięcznie. Odkąd jestem w Kościele Mocy, od 5 lat, podniosłam sobie pensję minimum 3 razy. I nie dlatego, że jestem szefem i tak zdecydowałam, tylko dlatego, że tak się rozwijał biznes, nie mogłam podjąć taką decyzję. I pamiętam pierwszy raz, jak byłam w kościele jeszcze na Kasprzaka, był taki, słuchajcie, wyjazd kościelny i jedna osoba potrzebowała pożyczyć 800 zł, żeby na ten wyjazd pojechać. I pożyczyłam jej te 800 zł i powiedziałam, że nie musi mi oddawać. 2 miesiące później z 3000 mojej pensji to 800 zł pomnożyłam razy 10 i zarabiałam 8000 miesięcznie. Po opłaceniu wszystkich kosztów można było taką pensję sobie wypłacić. Nie tylko ja, ale wszyscy, którzy byli w zarządzie, bo wszyscy na tym stanowiskach zarabiają tyle samo, więc tak naprawdę każdy z nich dostał takie wynagrodzenie. Dzisiaj mam takie wynagrodzenie, że już muszę płacić pierwszy próg podatkowy w tej firmie. Więc to, w czym funkcjonuje, to funkcjonuje, słuchajcie, w dwóch takich prostych rzeczach. Funkcjonuje w wierze i funkcjonuje w oddawaniu dziesięciny. Przy czym zachęcam Was, aby ta dziesięcina była dużo większa niż dziesięcina. Dlatego, że to jest zasada duchowa, że jeżeli dajecie z serca, tak jak u mnie, to wszystko wraca. I nie dlatego, że dajecie, bo chcecie, żeby wróciło, ale dlatego, że pieniądz umożliwia wszystko. I pamiętam, jak kiedyś zobaczyłam cegłę i Bóg mi powiedział, że takie podejście mam mieć do pieniędzy. Bo ja jestem z biednego domu. U mnie naprawdę była bieda. I jak wyszłam z domu, to jedyne, czego się bałam, to biedy. I tego, że nie będę zarabiała wystarczająco pieniędzy, żeby na wszystko mi wystarczyło. I przybyłam tutaj naprawdę długą drogę od uwolnienia od mentalności biedaka, który ma parcie na szkło i patrzy tylko w kierunku takim, żeby zarabiać pieniądze i żeby mi na wszystko wystarczyło. Wiecie, bo lęk przed biedą to jest taka parszywa łajca, która tak naprawdę zasłania oczy człowiekowi, który powinien patrzeć z Bożej perspektywy. I chcę Wam powiedzieć, że nieraz było tak, że nie było tych pieniędzy za wiele na koncie. A jednak zawsze w dziesięcinie byłam wierna i chcę być wierna. I powiem Wam, co robię, żeby sobie ten proces ułatwić. Zarabiam sporo pieniędzy i wydaję sporo pieniędzy. Bywam na eventach, na imprezach, muszę też wyglądać, wywieram wpływ. Coraz więcej drzwi stoi przede mną otworem, spotykam się z prezesami, właścicielami spółek. I to, co robię, kochani, to jak tylko dostaję przelew, to od razu przelewam kasę na konto Kościoła. Wiecie dlaczego? Żeby mi nie było żal w połowie miesiąca, że już trochę wydałam i że może mi na coś nie wystarczy. To jest mega fajny sposób. Od razu z automatu robię przelew. Mega praktyczna rzecz. I chcę Wam powiedzieć, że nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak dzisiaj. Nie ze względu na to, że zarabiam te pieniądze, ale ze względu na to, że moje poczucie bezpieczeństwa jest gdzie indziej. Bo pochwyciłam taką prawdę, która mówi o tym, że jak będziemy szerzyć Królestwo Niebieskie, to wszystko inne będzie nam dodane. A ja jestem biznesmenem. Więc tak naprawdę główną drogą, między innymi, jaką mogę szerzyć to królestwo, to jest dawanie kasy na Kościół. Dlatego, że nic tak diabeł nie opresjonuje jak wpływ. Jak rozwój ludzi w Kościele, jak zarabianie coraz większych pieniędzy, bo pieniądz umożliwia wszystko. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która stopuje większość kościołów przebudzeniowych. Ludzie nie dają kasy, a pieniądz umożliwia wszystko. Dlaczego? Dlatego, że serce nawraca się pod kątem pieniędzy ostatnie. Wiecie, kiedyś ktoś powiedział, że portfel się ostatni nawraca. I chcę wam powiedzieć, że jak to serce pod kątem dawania pieniędzy będzie na właściwym miejscu, z właściwą perspektywą, to wszystko będzie jak należy. Dzisiaj jestem wolna od pieniędzy. Powiem wam jeszcze taką historię. Byłam ostatnio na takiej 3-dniowej gali. Poznałam sporo biznesmenów. I było tam dwóch takich mężczyzn, którzy, słuchajcie, byli totalnie wolni od pieniędzy. Jeden z nich robi takie show, jak David Copperfield. Na swój występ, żeby technicznie wszystko wykonać, wydaje około 300 000 złotych. Gości, którzy przychodzą go oglądać na salę, jest około 4000 ludzi. Każdy z nich płaci po 400 zł za bilet. Od najmniejszego dziecka do największego. Ma żonę, 4 córek. I kiedy przylecieli z Los Angeles, żeby podpisać z nim umowę, żeby występował w Stanach za dużo większe pieniądze, to jego żona zaszła w ciąży. A ponieważ tu miał dom swój, tu wszystko pobudował, chciał, żeby w spokoju i w komfortowych warunkach mogła urodzić dziecko, odmówił im. Facet dzisiaj ma bardzo duże obłożenie na swoje występy, pomimo pandemii. Zarabia mnóstwo pieniędzy. I na przykładzie tego człowieka zobaczyłam, że on jest od nich wolny. Jego serce nie jest związane. Bo pieniądz umożliwia wszystko i umożliwia nam szerzenie Królestwa Bożego. Parę dni temu wstawianicy modlili się o to, żeby firma, która wynajmowała od nas sporą flotę samochodów i upadła w trakcie pandemii, właściwie już na samym początku. Jest tam dłużna około 500 000. Modliliśmy się o to, aby te pieniądze oddała. Ja wierzę w to, że ja już mam je na koncie, kochani. Naprawdę w to wierzę. Dlatego, że takie błogosławieństwa i taki rozwój, jaki mam dzisiaj w firmie, to jest coś, co jest po ludzku niemożliwe. Założyliśmy z Robertem Zubrzyckim firmę, nie mając zielonego pojęcia do końca o tym, jak ma ten wynajem wyglądać. Ja się nie znałam na leasingu, on się znał. Ja się znałam na usługach concierge i obsłudze klienta. Dzisiaj w firmie mamy 2 ludzi, którzy są jednymi z najlepszych w swojej profesji do zarządzania firmą wynajmu aut. 2 bardzo wpływowych, wykształconych ludzi w tym kierunku. Lepszych od nas. Naprawdę nas przeskakują pod kątem wiedzy i doświadczenia. I chcę wam powiedzieć, że to się nie stało w normalny sposób. Nie byłabym w stanie fizycznie sama tego doprowadzić do końca. Ale w 2 rzeczy wierzę. W wiarę, w to, że Bóg jest dobry, jest moim zaopatrzycielem i w to, że jeżeli jestem wierna Bożym prawdom, to jestem błogosławiona i mój dom razem ze mną. I to wszystko.